No dobra, co jest obecnie szczytem obciachu? Chodzenie w rurkach. Jakie inne sporty chętnie oglądasz lub uprawiasz? Tenis ziemny. Najpiękniejsze miejsce, w którym miałeś okazję być? Chyba Stany, ale Tajlandia też jest piękna. Jaka była najbardziej romantyczna lub zaskakująca rzecz, którą zrobiłeś dla kobiety? Było wiele tych romantycznych rzeczy, ale nie wiem, czy wszystkie mogę powiedzieć przez kamerą, ale na pewno jedno z wyjścia na przykład w Tajlandii na plażę z Agatką. No gdzieś pewnie tak, nie? I coś tam. Do tego oczywiście parę prezentów. Co boli najbardziej na świecie? Ale to w sporcie czy w życiu? W życiu. No to pewnie utrata bliskiej osoby, nie? Z czego jesteś dumny? Ze swojej córki. Do czego chciałbyś przekonać ludzi? Do uprawiania sportu i aktywnego trybu życia. Najważniejszy wynalazek, który powstał dla ludzkości, to? Koło. Co powinno kosztować złotówkę? Chleb. Kiedyś kosztował złotówkę, teraz kosztuje, nie wiem, 3 złote czy 4. Chlebek jakby kosztował, to było fajnie. Jakim uczniem byłeś w szkole? Pilnym i grzecznym, wiadomo. A siadałeś na tyle autobusu podczas wycieczek szkolnych? Oczywiście, zawsze. Byłem pierwszy w autobusie i pierwszy tył zajmowałem dla siebie i dla kolegów. Rosół czy pomidorowa? Pomidorowa, z ryżem. Czyj plakat wisiał nad twoim łóżkiem najdłużej? Bruce Lee. Małe zdjęcie takie, które dostałem kiedyś. Przepis na sukces według Mateusza Gamrota. Wytrwałość w dążeniu do celu. Dzięki.